Siemanku wszystkim, z tej strony Cwaniak, dzisiaj kolejny odcinek z gry Sky Quest, w którym to będziemy dalej podróżować po naszym latającym świecie. I teraz tak, mamy dwie drogi do wyboru, jedną w lewo do jaskini i drugą w prawo do czegoś. Teraz patrząc po world mapie, jeżeli oprzeć, tutaj jest przesuwa. Jeżeli skupicie się na tej mapie, widzicie tutaj, to w teorii to wygląda ich tak, że jeżeli pójdziemy teraz sobie to w lewo, to w teorii powinno właśnie nas odesłać do tego, tak? To do jakiegoś ślimaka, czyli to będzie jakby misja poboczna. A my chcemy się wydać do Caresia Passy, żeby dojść potem dalej do jakby głównej bazy. Czyli idziemy w prawo i wchodzimy, tak jak mówiłem, właśnie do tej jaskini, która nas po prostu nam pozwoli przejść dalej do kolejnych terenów. I mamy też tutaj strasznie dużo ścieżek, więc najpierw pójdziemy sobie dołem, żeby dojść do tego orba, potem pójdziemy dopiero do wyjścia. Czyli zaczynamy od pierwszej walki, poziom 10, jeżeli chodzi o poziom trudności, więc nie powinno być ciężko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ogólnie nie wiem, czy kiedykolwiek te lasery z tych sklejonych jajek mnie trafiły, bo przelatywałem przez nie parę razy i nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek zadało mi to damage. Może po prostu nie zauważyłem tego damage'u i bo jest on tak mały, ale wydaje mi się, że ani razu już mnie nie trafił, więc twórcy gry powinni trochę na tym popracować, żeby jednak to trochę wszystko utrudnić. No bajcie, muszę się ogólnie teraz też jakby wczuć w gierkę, ponieważ no zrobiłem sobie pomiędzy ostatnim odcinkiem a tym chyba 2 dni przerwy, więc jednak trochę tej wprawy nie mam. Ale jak widać, udało nam się od razu wygrać levelek, świetnie, pięknie, wszystko zarąbiście. No to zwiększmy sobie. A właśnie, bo to jest also increased skill damage, czyli to co mamy na skillach możemy sobie tutaj upgrade'ować. Teraz zastanawiam się, czy w to nie zainwestować. Zainwestujemy, żeby był trochę większy damage z tych meteorytów i tak dalej. Ogólnie, tak jak mówiłem na końcu ostatniego odcinka, zalogowałem się na stronie, żeby mieć tutaj konto, więc odebrałem sobie daily nagrodę i dało nam tam podwójne pieniążki. O, tutaj to widzicie, nawet 2 razy, ponieważ raz mogłem odebrać po odcinku wtedy i raz odebrałem dzisiaj przed odcinkiem. Czyli mamy tutaj naprawdę dużo podwójnych pieniążków przez dużo walki. Mamy coś do rozdania w skillach. Tak jak mówiłem, homing missile sobie weźmiemy, żeby mieć to rozwinięte, chociaż mogłem to zrobić. Mogę zrobić sobie Hero HP. Ale co zrobimy za następnym razem? Telefon, proszę mi teraz nie brzęczeć. Lecimy dalej z tematem, wchodzimy na mapę, wejdziemy do kolejnej walki. I muszę pamiętać teraz, żeby rozdać punkcik. Zobaczymy, jak te homing missile zadziała, bo chcę zobaczyć, czy to opłacało się w ogóle inwestować. Okej, używamy trujeczki. Aha, opłacało się zdecydowanie, ponieważ te homing missile wylatują i nagle po prostu samo namierzają w cele do zniszczenia, więc było warto w to zainwestować. Okej, mamy treasure zdobyty, świetnie. Mamy, przez to będziemy mieli darmowy może klejnociki, bo nie pamiętam ile nam brakuje, chyba 1 albo 2 do tego, aby zrobić legendary item. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba 1, więc fajnie byłoby teraz go zdobyć. Uwaga, homing missile, wylatują ze statku i napierniczają grant, chociaż ma to taki mały damage, że no, jak widać, mało nam to pomogło. Okej, sklejone jaja na statku. Nie, nie bij nam statku, dokładnie. I chyba będziemy mieli teraz ten 5. gwiazdeczkę, więc będzie chyba właśnie klejnocik, że dobrze mi się pamięta. Chociaż, dobra, podwójny X, więc też fajnie. Myślałem, że trafi się jeszcze na można tych klejnotach, byłoby wtedy w ogóle pięknie. Okej, dodatkowy hajs, dodatkowy X. I czy to będzie 5. gwiazdeczka? Tak, to jest 5. gwiazdeczka. Czyli najprawdopodobniej będziemy mieli właśnie loterię na najlepszy item. Tylko teraz pytanie, czy byśmy poczekali właśnie do tego orba i dopiero wtedy to wezwali? Nie, zrobimy teraz, prawda? Robimy teraz, idziemy sobie zrobić. Nie misty, gdzie ja chciałem wejść? Ja chciałem wejść w crafting i legendary item. Lub rare lub legendary item, czyli źle nie będzie na pewno. Lecimy. Uwaga. Legendary item jest żółty. I zobaczcie, żółty jest tylko do armoru i do statku, niestety. Więc. Zajdź, muszę się skupić. Jest! Trafiony, mamy iron plating. Czyli co to nam da? Co to nam da? Czy to będzie po prostu. Mamy po prostu większy armor na 24% więcej XP, 11% więcej hajsu, 10 hero damage i 125 hero HP. Do tego mamy 7000 HP z samego itemu dla statku. Mózg rozpierdzielony, zarąbisty item, tylko ciekawe ile on będzie, znaczy jak długo będzie tak zarąbisty. W każdym razie nie narzekam, wracamy do mapy, idziemy do kolejnego levelu. Level 11, robimy wszystkie po kolei, ponieważ chcę jak najwięcej expa zdobywać, żeby było jak najwięcej z levelem, tak?
Bo im mamy większy level, tym mamy większe upgrade'y na... Oczywiście większe upgrade'y pozwalają nam na przykład więcej przetrwać, więcej zabić, szybciej zabić i tak dalej. A pewnie na Wartrake'a nam się wszystko zdecydowanie przyda. Ogólnie pod jeden z pierwszych odcinków napisaliście mi, iż to będzie najdłuższa seria na moim kanale. I jestem trochę w kropce, ponieważ wydaje mi się, że ta gra powinna się zakończyć w około, powiedzmy, 7-8 odcinkach. Jeżeli się mylę, to w sumie się cieszę, ponieważ gra mi się podoba, długa seria, jeżeli będzie z czegoś takiego, też się cieszę. Ale nie wydaje mi się, że miała aż tyle trwać. Okej, puściłem rakietki w momencie, gdy już nie były nam potrzebne. Uwaga, teraz treasure, dawajcie, klejnociki albo podwójny X, klejnociki albo podwójny X, no dobra, item Light Vulcan Cannon. Wydaje mi się, że mamy lepsze itemy na naszym statku, więc nam się to chyba nie przyda. Ale jeżeli się przyda, to nie będę narzekał. Uwaga, poczekajcie, inwentory, jak mamy tutaj, a no właśnie, 10 level mamy rakietki, więc to się nam nie przyda. O mnie wypadałoby wybrać coś na właśnie broń, tak, bo mamy tutaj tą broń z małym damage'em. Więc czekajcie, refresh, może zrobimy coś, będę mógł kupić, niestety nie 8000, ale wiecie co, ja to chyba kupię, ewentualnie pozbieram. Pozbieramy do tej lepszej, co? Do tego pozbieram, do tego, do 26, nie do 27, to do 26, chyba że nagle zdobędę naprawdę dużo hajsu z misji, to wtedy może pomyślimy o tym lepszym. Bo tym może być jeszcze lepszy item z orba, więc może powinienem poczekać najpierw do orba, dopiero potem coś kupić. Bo ten orb może nam odblokować coś, co potem będę na przykład żałował, że nie mogę już kupić, bo nie mam pieniędzy. A wiemy, że w tej grze pieniądze niestety strasznie wolno idą, jeżeli nie zdobędziemy ich na przykład w jak to się nazywa? W czeście, tak? Więc może lepiej byłoby chwilę poczekać. Okej, ogólnie mamy 9000 życia na statku. Szkoda, że nie mamy tak dużo HP na naszym bohaterze. Mamy na nim tylko zaledwie 1000 HP, ale wydaje mi się, że jesteśmy cacy, picuś, glancuś, na pewno bezpieczni. Wszystko pod kontrolą. Level up, więc będziemy mogli sobie zwiększyć właśnie HP teraz naszego ziomeczka. Teraz zwiększmy sobie damage. A w sumie zróbmy sobie dodatkowe HP do naszego życia, które nam da chyba równe 999 HP aktualnie mamy. Jeżeli się nie mylę w matematyce. Teraz się przekonam. Skills. Poczekajcie, no ile mam? Gdzieś tu jest pokazane nasze HP? Nie ma pokazanego naszego, chyba to jest pokazane nasze HP. A nie, 1009 mamy HP, więc jeżeli dodamy w to, to mamy plus 10% HP, więc zarąbiście, tym bardziej, że wiecie, to jest plus 10% HP, czyli z każdym tam upgrade'em HP będziemy dostawać tego HP więcej. No i lecimy do kolejnej walki, difficulty 12, więc zobaczymy, jak to będzie z poziomem trudności. No dawajcie, 12 poziom to chyba nie jest jeszcze najtrudniejszy, z którym walczyliśmy. Chyba najtrudniejszy był jak na razie poziom 15 i tam było naprawdę ciężko, bo chyba nie zdobyłem tam gwiazdeczek, ale mogę się mylić. Dawajcie, no przyjaciele, wy chcecie tak z nami walczyć, wy chcecie nas powstrzymać, jesteście wysłani od Wartrake'a, Critters, nie pamiętam jak się nazywał drugi rodzaj potworów, Critters i cokolwiek, no to teraz z nami walczy, tak? Chcieliście walczyć z królem tego terytorium, to teraz wam pokażę, jak ten król się z wami po prostu rozprawi, tak? Kurna, wszędzie te granaty puszczają do jasnej cholery, dobra, bang bang, wygrane. Spokojnie, na 100%, chyba nie było treżera, tak, wyjątkowo nie trafiliśmy żadnego treżera, więc nie mamy co otworzyć. Lecimy dalej, polecimy od razu tutaj, żeby, chciałem powiedzieć, że tutaj polecimy, żeby mieć jakaś szybciej orba, ale wtedy nie mielibyśmy odblokowanej skrzyneczki, a ta skrzyneczka może nam zawsze coś ciekawego podrzucić, więc głupio byłoby zrezygnować z tego zdobycia. Dawajcie, tutaj niszczymy w granacik, potem dopiero tą elektryczność, teraz oczko, homing missile puszczamy, żeby wszystko tutaj wyczyścić, chociaż tak czy na razie są widać słabe, znaczy na tyle słabe, że nie jestem w stanie jeszcze zbyt dużo niszczyć, więc trzeba będzie w nie też zainwestować, ponieważ no granata już nie chce tak używać. Meteoryty, wiemy jak działają, a te homing missile nie leży, same namierzają, no to jeszcze ogólnie mogę sobie użyć tego w każdym momencie, a nie, że muszę w coś wymierzyć, żeby dopiero użyć, więc bang, rakietki chyba polecam tak, po prostu przed siebie, więc mamy zdobytą skrzyneczkę, poproszę skrzyneczkę, dzień dobry, proszę jakieś fajne bonusiki poproszę, fajne, naprawdę takie fajne. Podwójny jak na kolejne walki, nie narzekam, ponieważ będę szybciej wbijał level, tak, więc to jest zawsze dla mnie plus. Ogólnie mogłem odpuścić sobie ten levelek w tym miejscu i polecieć od razu pod ten level odblokowujący nam orba, ale no, tak jak powiedziałem, ja potrzebuję przechodzić wszystko, aby mieć wszelkie upgrade, żeby potem nie było narzekania, że o Jezu, ja nie mogę tutaj wygrać, bo jest wszystko za ciężkie, tak? Więc wolę być już teraz ubezpieczony, teraz mieć to wszystko
zrobiona, a nie potem, przepraszam was bardzo serdecznie, ale ja muszę tutaj zrobić przerwę, aby nadrobić poza odcinkiem level, tak, bo wtedy byłoby po prostu, no, bardzo źle. I nie wiem, czy teraz nie zrobię przypadkowo mniej niż 99%, ponieważ przyjąłem na klatę ich potworka, więc może być na przykład, że 97% potwora rozwaliłem, ale jeżeli nie, uwaga, czy będzie 97%? Nie wiem, jeszcze chwilę, musimy otworzyć skrzyneczkę. Znowu gówniany item, no dobra, 12 level powiedzmy itemu, czyli powiedzmy na chwilę mogę to założyć, tak? Na chwileczkę mogę to założyć, ponieważ będę mógł, a nie, jednak zdobyło 100%, bo tak czy tak zaraz będziemy kochać lepszą broń, no ale to sobie na razie założymy tą, przecież skillsy, rozpracujemy tutaj, żeby było więcej HP, tutaj, o chociaż, poczekajcie, będę mieć więcej, a dobra, mogę sobie na spokojnie to założyć, teraz idziemy do mapy, idziemy tutaj walczyć, tak. Jeszcze dwie walki mam do zrobienia, więc trzeba wykorzystać ten nasz bonus exp. Więc wiecie, no walczę z nimi, zdobyłam sobie więcej expa z racji tego, że mamy ten bonus exp. I naprawdę po tych dwóch levelach, teraz mamy level, a potem mamy już odblokowanego orba. Więc po tym levelu i następnym, który będziemy walczyć, powinien być kolejny level. Więc double exp zdecydowanie jest tutaj na naszą kość. Dawajcie, kurwa, nienawidzę tych odkurzaczy, ponieważ one są strasznie wytrzymałe. Naprawdę, one... Porównując z tym, co z tymi innymi rzeczami, które walimy, no oprócz granatów, tak, bo granaty jeszcze tutaj jednak wytrzymują, to odkurzacze są naprawdę irytujące, ponieważ wytrzymują zbyt wiele, dlatego potrzebuję zdecydowanie nową broń, która będzie nam pozwalała ich niszczyć o wiele szybciej niż aktualnie. Okej, kolejne 100%, otwieramy kolejnego też, czy kiedyś trafię w ogóle te klejnociki? Jak widać nie, 34 golda, więc świetnie, jeszcze zdobyłem tutaj leather jacket, który nam się w ogóle nie przyda, ponieważ mam chyba... Rare jacket, więc tam niepotrzebne jest. No i bierzemy naszego orba, magic orb do, wzięty, ile tam, co z tego dostaniemy, że jestem ciekaw, uwaga. Pamiętaj, że statku. Dokładnie, mamy iron plating do statku, który jest nam w ogóle teraz niepotrzebny. Więc możemy sobie w ogóle wejść do sklepu, oczywiście tutaj musimy to odklepać, żeby nam się nie świeciło. I teraz kupmy sobie oczywiście tą brak. Chcecie refresh? Light bean cannon. A nas na to nie stać, tak czy siak, na to też nas stać, więc w sumie kupujemy to od razu, bez żadnego pierdzielenia. I teraz tak, open inventory, posprzedajmy sobie rzeczy, które nam w ogóle się nie przydadzą już do niczego. Do widzenia, dobranoc, mamy 2000 hajsu jeszcze, no, znaczy na nic to nie wydamy, no, ale mamy te 2000 hajsu. Więc od razu polecimy jeszcze do tego levelu tutaj, albo odblokować sobie tego questa, raczej chesta i polecimy do kolejnej krainy. Let's go, let's go, niszczymy wszystkie, to ogólnie jaki damage ma im z tego, 178 i 152. Czyli w sumie te dwie kuleczki w sumie razem zadają około 300 coś damage'a, więc naprawdę wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry damage. Ogólnie teraz ja będę się udać szybko do Skalana po tym odkryciu, jak to nazywa, odkryciu tego chesta. Jestem ciekaw, co on nam powie. No powiedział, że, znaczy podziękował nam wcześniej za różdżkę, czy tam za tego laskę, cokolwiek, jak zwał, tak zwał. No i teraz mam nadzieję, że będzie chciał nam pomóc odnaleźć to, co mieliśmy odnaleźć, tak? Bo zapomniałem w sumie, co mieliśmy oddalić. Okej, okay, level nam wbił, rozdajmy sobie do damage'a, żeby był jeszcze większy, tak więcej, żeby do... Chcę dojechać do więcej 200 przynajmniej jednej broni, żeby było około 200 z jednej broni, drugie nam może mieć 190 parę. I mamy darmowy skill point. Świetnie, zrobiliśmy 3 misje, teraz będziemy mieli skill set 30 razy użyć. Tu będziemy mieli jeszcze 1500, znaczy około mamy ilu? 428 do zabicia mamy tutaj jeszcze potworków, no i jeszcze dwa levele, żeby mieć kolejną misję. Ok, lecimy tutaj, znaczy pierw skillsy, rozdajemy dwie gwiazdeczki oczywiście w hero HP, lecimy w mapę i lecimy dalej tutaj z tematem difficulty 12. Difficulty 12 to nie jest żaden tutaj wyczyn, ok. Ogólnie puszczam teraz granaty na ślepo po prostu. Weź mamy użyć 30 razy skilla, więc muszę tym napierniczać. Będę musiał chyba też zainwestować ogólnie w tą regenerację many, ponieważ no jest na aktualny poziom trochę taka tragiczna. Będziemy potrzebować na przykład więcej tych czarów, a ja nie będę mógł ich napierniczać, ponieważ nie będę miał naszej kochanej many. No i zobaczcie, użyłem sobie dwa razy spela, no to w sumie już trzeci raz. I znowu muszę czekać, do setki many. Okej, granat zniszczony, tutaj kolejny granat zniszczony, GG, 4 razy użyliśmy spela, więc tam ładnie tam podskoczyło. 100% oczywiście, dalej dwa levele, wszystko, teraz skrzyneczkę otwieramy. Co w niej będzie? Proszę,
Hajsik, proszę, dobry hajsik. Okej, okay, kryształ też jest dobry, kryształ też jest dobry, nie narzekam. Kryształki oczywiście zawsze lepsze od mamonki. Idziemy fight na ostatnim levelu w tej naszej jaskini. Kurna, tutaj granata gdzieś se puszczę, tutaj mamy trezor odkryty, bo w poprzednim levelu nie było żadnego. Więc będziemy mogli znowu szans, znaczy będziemy mieli znowu szansę na otworzenie potrójnego kryształu, chociaż wiemy, że to nam się nie uda pewnie ani razu w całej serii. Tak, tak jak on się dziwnie przeczuje, że ja mam takie szczęście, że kryształy w skrzynkach nie trafią nam się do jasnej cholery ani razu. No będę star, nawet jakbym odpalił jakieś kurna cheaty na szczęście, to jestem święcie przekonany, że ja mam takie szczęście, iż po prostu byłoby to wciąż za mało i nie ustawiłoby nam możliwości trafienia tych zapiedziałych kryształków. Okej, okay, 100% zrobione kolejne i wy... Halo? No, już myślałem, że się gra nam zatnie i byłoby nieciekawie. Continue treasure, patrzcie, no 3 kryształki, proszę. Okej, okay, podwójny hajs też może być, zawsze on się nam tam przyda na przyszłość. Chyba, że już nie mam tej misji z zdobywaniem hajsu, no ale chociaż może i to i lepiej. Lecimy do nowej krainy, jaką jest... Jak to ona się nazywała? Carestia. Carestia, tak, stąd przyszliśmy. Więc będziemy szli tu iść w dół do miasta. Lecimy z temacikiem. Na pewno wejdziemy sobie do tej jaskini obok. Zobaczyć co w niej jest, ale czuję, że to będzie znowu jakieś miejsce z misjami pobocznymi. Więc jeżeli będą misje poboczne, które będą miały jakiś bez żadnego sensu, ewentualnie zdobycie Magic Orba czy jakiś skrzyneczek, to tam to odpuszczę i polecimy po prostu w stronę miasta, ponieważ wydaje mi się, że w stronę miasta będzie jakby zakończenie kolejnego aktu, a to jest naszym priorytetem na ten odcinek, żeby zakończyć kolejny akt i być z progresem co do odcinku, chociaż może się zdarzyć tak, że jak wejdziemy do miasta, to nagle wyskoczy na nas jakiś kolejny do jasnej cholery boss. Byłoby w sumie fajnie, ponieważ kolejny boss to jest zawsze jakieś kolejne ciekawsze przeżycie niż normalne, niż nie level, okej, okay, treasure, proszę. Teraz kryształek. Okej, okay, znowu podwójny gold, nie wiem co z tym podwójnym goldem chcę, kurna. Tak, żebym cała zmieniał coraz więcej golda, no ale ja nie narzekam, darmowe pieniążki, zawsze spoko. I zobaczmy teraz, to będą side questy tutaj. A, to jest challenge, zapomniałem, że to jest challenge, to challenge sobie w ogóle odpuszczamy jak na razie, no bo to jest dla nas nieważne. Lecimy z dalszym levelem, wiem, mogłem pójść do tego dalszego już i mieć, być bliżej miasta, ale no jak mówiłem, lepiej nie przeskakiwać tak leveli, bo potem będziemy na przykład na jakimś levelu naszym, przykładowym, 15, 16, znaczy mamy 18, no to nie będzie na 18, 19. Będzie właśnie na poziomach, które będą miały na przykład wymagany poziom 25 i będę się denerwował jak w Sense of the Colosseum, które jest oczywiście uploadowane w te same dni jak na razie. I będę się po prostu denerwował, że mamy za mały level na to, żeby z nimi zwyciężyć. Oj, mamy w końcu smoka, który pojawił się drugi raz w całej gierce. Ginie szybko, więc nie wiem po co to jest taki jakby nowy, ultra mocny boss, skoro nie widać od niego żadnego takiego jakby, nie wiem, żadnej siły, coś tego typu. I mamy 10 level Light Vulcana. Szkoda, że tam pewnie, znaczy na pewno nam się nie przyda, ponieważ mamy chyba identyczny item, jeżeli chodzi o statek, uwaga. Tak, mamy identyczny item, co, jeżeli chodzi o statek, więc tego nie wykorzystamy. Lecimy do kolejnego levelu, który jest przed wejściem do miasta. My tutaj szybko wszystko niszczymy. Napierniczamy granatami gdzie wlezie, bierzemy sobie treasure, kurna, dostałem wyjątkowo dużo HP teraz od tych odkurzów. I mamy jakiegoś, mamy kolejne nowe smoki, mamy jakieś smoki, kurna. Co to są? Smoki jakieś, powiedzmy, wężowate, jakieś, drugie są jakieś kamieniowate. Cokolwiek, jak zwał, tak zwał, no zobacz, no, a może są jakieś kamienie, czy chmury, nie wiem. Nie wiem, to wygląda jak jakieś kuleczki, kurne, Raffaello, więc mamy tutaj Raffaello oraz węzeł w takim razie. Niech takie będą nazwy, dla nich pewnie zapomnę o nich przez jakiś czas, bo to jest wąż. Dlatego węża nie mam innego nazewnictwa, ale tamto to wygląda jak kulki Raffaello, więc... Niech tak po prostu będzie, a wiecie, że ja lubię sobie wymyślać jakieś głupie nazwy dla każdej rzeczy, na przykład te sklejone jaja, no. No jak to mógłbym inaczej nazwać? Nie wiem. Nie wiem totalnie. Okej, zwiększmy sobie... A dawajcie, zróbmy sobie 10 tysięcy HP na statku, żeby już tam było to 10 tysięcy, żeby była taka ładna, 5-cyfrowa liczba. Mamy jeszcze podwójny expo, więc mamy fajnie. 654 expo wskoczyło za jeden levelek. I wchodzimy do Carestii, tak? Difficulty 17. Nie, skalam. Co masz na myśli, mówiąc nie? Nie słyszałeś mnie? Nasi ludzie zginą i uwierz mi, Carestia będzie następna. To co słyszę, to jest to, że podejrzewasz, znaczy wyrzucasz wnioski bez żadnych dowodów. War Drake był za krytresami cały czas. Posłuchaj siebie, jesteś zaślepiony nienawiścią. Nie wierzę w to. Czy ty to widzisz? I zobacz, nawet nagle krytercy atakują w Carestię.
Ekscelencjo, jesteśmy pod atakiem. Pod atakiem? Kto? Widzisz, co ci mówiłem? Jesteś szczęściem, że jestem tutaj, aby ochronić twoją, powiedzmy, twoją królewską, twoje królewskie dupsko ponownie. Tak więc musimy obronić teraz Karestię. Jeżeli obronimy Karestię, to może nas Skalan wysłucha i będzie chciał być po naszej stronie, żeby zniszczyć Wartrake'a. Tylko będzie musiał nam pomóc, żeby odnaleźć coś, co tylko on wie, gdzie jest. Nie pamiętam, co to było, czy to był jakiś statek, czy to była jakaś broń. Na pewno coś, znaczy w sumie to nie pamiętam, tylko nawet nie wiem, bo pokazane, że to jest jakaś tam moc kogoś tam. I musimy to znaleźć i sobie jakby przywłaszczyć, żeby mieć szansę wygrać z Wartrake'em. Kurna, no Rafael Nowaj tym kurna wężykiem, teraz tej cholery. Ale jest Karestia obroniona, czas Skalan. Jakie będziesz teraz zdanie na nasz temat? Czy będziesz może jednak chciał z nami współpracować, czy nie? Oczywiście gówniany item, oczywiście item, którego nie potrzebuje. Wszystko spoko, standardowo 1150 rozwalonych, 100% na 25 levelach i mamy znowu 1750 enemy do pokonania, więc trochę nam to zajmie. Skalan, myślę, że udowodniłem ci mój punkt. Dependent. Nie wiem, co to jest ten dependent. Dependent. Pendant. Pendant. Co to jest pendant? Naszyjnik, jakiś naszyjnik, coś tego typu, więc tłumaczenie, poczekajcie, tłumaczenie. Wżyrandol, wisiorek, brelok, wisiorp, okej, dobra, niech będzie, nawet pendant to jest niby polskie słowo, chociaż pierwszy raz je słyszę. O czym ty mówisz? Ten atak nie udowadnia niczego. Pendant zostaje tam, gdzie był i nie ma żadnej opcji. Nie ma czasu na takie, na to gówno. Dokładnie. Weźmy to tak, czy się to podoba, czy nie, Skalan, więc skoro nie chce nam pomóc, to trudno, sami to jakoś odnajdziemy. Teraz tak, mamy punkciki do rozdania, więc rozdamy sobie w homing missile. Powiedzmy, możemy teraz sobie wejść do kolejnego etapu, gateway, który nam to otworzy wejście do kolejnego bossa, więc w sumie zrobimy to dzisiaj. W sumie zrobimy to dzisiaj, ponieważ nie chcę znowu zakończyć w miejscu jaskini odcinka, więc zapoznamy się z naszymi nowymi terenami i rzucę się od razu na bossa. Nie będę się bawił z, jak to się nazywa, ze zbieraniem wszystkich chestów i tak dalej. Zrobię to poza odcinkiem, jeżeli chodzi o ten moment. Więc lecimy tutaj wszystko niszczyć. Niszczyć każde oczko, które nam tutaj próbuje przeszkodzi. Zobaczcie, jak mamy ogólnie też ładną tą liczbę tego HP. No kurna, nie mówcie, że to 1000, znaczy 10 tysięcy ponad nawet nie wygląda o wiele ładniej niż jakieś tam 9 tysięcy. Od razu czuję taką większą moc w naszej, w naszym statku. Okej, okay, mamy treze, proszę, kryształki, no błagam cię. No muszą być jakieś te kryształki. No okej, okay, 104 golda też powiedzmy jakieś dobre. I zdobyłem super item. Iron plating, który nam daje zaledwie 2800 życia, a my mamy normalne chyba za 7000, więc gądź, to mam kolejny challenge, prawda? To są challenge. Dobrze, nie mylę się. Więc mówię, nie spełniam teraz wszystkich leveli, lecę jak najszybciej. Zrobimy sobie ten level, zobaczcie, tu mamy już difficulty 19, czyli walczymy na poziomie, który jest równy naszemu poziomowi. Czyli tak jak mówiłem, warto było z tym wszystkim walczyć, ponieważ teraz jakbyśmy mieli walczyć na przykład tutaj na jakimś 14 levelu, to bylibyśmy zdecydowanie w tyłku. Dlatego też będę musiał poza odcinkiem cofnąć się do pierwszej krainy i pójść w tamtą lewą stronę, aby odkryć, co było w tamtym bonusowym tunelu. Może tam jakoś level bijemy, może tam był jakiś magic orb, który tam odblokuje coś dodatkowego. Może też coś, po prostu trafimy jakieś dodatkowe kryształy, które pozwolą nam odblokować nowe, lepsze itemy. Level up, więc rozdajemy sobie oczywiście w damage, bo coraz trudniej będzie z tym damage'em od nas. Będziemy coraz mniej walić, więc trzeba go coraz bardziej rozdawać. Exp razy 2, więc świetnie, mamy z jednego levelu prawie 800 expa, więc jest świetnie. Mamy jeszcze dodatkowy kryształ za 100%. Mamy level, więc zrobimy sobie jeszcze skill pointa. Mamy complete act 2 w tym momencie dopiero zrobione, więc mamy kolejną część gwiazdeczki. Bang. No i mamy 12 tysięcy golda i pomimo tego, że nie powinienem marować tych kryształów, nie będę. Przyspieszam tą misję, ponieważ nie chcę bawić się z tym hajsem. Wiemy ile ten hajs się zbiera. Więc tak, otwieramy sobie tutaj skrzyneczkę. Co w niej będzie? Proste, fajnego. Okej, okay, podwójny hajs na kolejne walki. Teraz będziemy mieli tutaj magic orba, którego oczywiście zaraz sobie odblokujemy, więc pierw zrobię tą misję, ponieważ miałem już tą wyżej blokowaną, a potem polecimy
zebrać Magic Orba. I teraz zrobiłem głupi błąd, ponieważ straciłem bez sensu w ciągu paru sekund naprawdę sporo HP. Naprawdę sporo HP stracia, mamy już tylko pół tysiąca z 1100. Więc jest naprawdę słabo. Jeżeli dostanę parę jeszcze, raczej parę jeszcze kuleczek, no to może by zakończyć to naszą śmiercią. Tym bardziej, że dostaję kulki po około 150 damage'a, więc nie jest to, nie są to przelewki, prawda? To nie są już przelewki w tym momencie. Muszę po prostu bardziej uważać, bo skończy to na nas naprawdę tragicznie. Okej, wypuściłeś tutaj oczko, które nam nic na pewno nie zrobi. Jeszcze fajnie, bo jakby się załadował w tym levelu przynajmniej jeden granat. Przynajmniej jeden granat, żeby się załadował. Zdążymy naprawdę. Zdążymy, oczywiście zdążyliśmy. Ostatnie oczko, 219 HP, więc było blisko, żebyśmy umarli. Ale daliśmy radę. Teraz proszę, podwójny exp. Nie kryształy, podwójny exp trafić. Dziękuję, mamy przez to level up i możemy sobie rozdać w tym momencie punkt do życia. Tak, rozdam sobie punkt do życia, nie do damage'a, a do życia. Ponieważ no jest z nami na razie słabiutka, potrzebujemy tego HP coraz więcej i więcej, żeby się nie wypierniczać. Mamy na level 17 broń, szkoda, że to dopiero teraz, a nie wcześniej, ponieważ no oczywiście teraz nam się to nie przyda. Teraz nam się to niestety nie przyda, bierzemy Magic Orba, który nam odblokuje. Jestem ciekaw co? Pewnie coś do nas, do naszej postaci, do Heroesa. Ale co? Znaczy do Heroesa, Light Laser! Light damage effective against enemies that protect other... Aha, czyli po prostu to atakuje na blisko, ale przez... Przelatuje przez... jakby tereny. Kurde, teraz nie wiem, czy tą skrzynkę załadować. Otworzymy to, ponieważ chcę skrzynkę. To się nam przyda. Wiem, powiedziałem, o nie będę robił żadnych skrzyneczek, polecę tylko do bossa, no ale ta skrzynka jednak tutaj może nam coś dać dodatkowego. A wiem, a skoro patrząc, że na normalnych levelach jakieś trudzimy, to może być potem do jasnej cholery, cholera, chyba go nie zbiłem. No nie zbiłem go. Potem może być ciężko na bossie, a ja bym nie chciał bossa się, z bossem się tryhardować, wolę z nim jakoś na łatwo wygrać i nie marudzić, że jest naprawdę ciężko. O kurde, 59 HP, więc jedna kulka wystarczy, abyśmy zginęli. Jedna kulka wystarczy, abyśmy zginęli. Nie mogę sobie na to pozwolić, nie mogę. Ja teraz nawet nie zrobiłem 100%, nie zrobimy 100% niestety, ale jest coś ważniejszego, tak? Jest coś ważniejszego, czyli po prostu przeżycie wszystkich mother fucking kulek. Okej, nie! Trafił nas! Trafił nas i spierdzi, że to jest to właśnie, co mówiłem. Chciwość mnie zgubiła. Zgubiła mnie chciwość, ponieważ chciałem polecieć po coś, czego powiedziałem, że nie zrobię wcześniej, więc teraz już tego nie zrobię. Nie zrobię tego, drugiego z tego błędu. Po prostu polecę tutaj. Lecimy od razu w stronę bossa. Czyli pomyślcie sobie, jest problem z normalnym levelem. Pomyślcie, co będzie na levelu z motherfucking bossem. Ogólnie gdyby było sterowanie klawiaturą, wydaje mi się, że byłoby mi łatwiej. Ale z tego, że jest to sterowanie myszką, to jest lekkie, czasami są opóźnienia timingowe i przez to zdecydowanie wszystko zaczynam przepierdzić. Mamy tylko 1300 HP cały czas, więc to nie jest nawet no to nie jest dużo, to nie jest zdecydowanie, to jest strasznie mało HP. Tym bardziej zobaczcie, po ile ja tego HP dostaję od nich. Więc trzeba na to naprawdę. O nie, 61 HP. Znowu jedna kulka i jest po nas. A nawet wąż teraz widzę, że ma upgrade, więc świetnie. Świetnie, nie, że Raffaello i kuleczki napierniczają wszędzie. To jeszcze wąż ma teraz upgrade na drugi poziom. Teraz niech cholery. Dawaj, rakiety. Nie, nie! No i jest słabo. Zaczynam mieć naprawdę gigantyczne problemy co do levelu. I to mnie po prostu nie bawi. Powoli mnie to przestaje bawić, bo nie powinno tak być. Powinno być o wiele łatwiej. Muszę się bardziej postarać. Cwaniak, dawaj. Teraz nie przyjmujemy sobie na twarz kulek. Nie skupiam się teraz nawet gdzie atakować. Tylko próbuję unikać kulek. Po czym liczę na to, że po prostu statek wyczyści wszystko, co powinien. A nawet jak nie, to nie będę miał po prostu 100%, ale ja wolę przeżyć. Ja wolę teraz to wszystko przeżyć. I jak będą teraz znowu duży spam oczek, używam meteorytu po prostu. Używam po prostu meteorytów, żeby to wszystko było ładnie wyczyszczone. Bo więcej to napierniczy, bardziej obszarowo, kurna. Zobaczcie, jak to napiernicza statek. Dobrze, że już mamy ten plate do statku, ponieważ mogłoby być naprawdę słabo. A tak, chociaż mamy pewność, że statek przeżyje. Niekoniecznie my może będziemy przeżywać zawsze, ale postaram się. No nie. No i znowu kuleczki, znaczy oczka. Znowu oczka, które musimy unikać. No nie. Ja się ustawiam tutaj, i trudno. Niech wal... Co mnie zabiło? Czy ja nie zauważyłem czegoś, co mnie bije w tył? Do jasnej cholery?
No dobra, no to ciekawie, naprawdę ciekawie, że ta gra może być aż tak czasami trudna. Okej, tu muszę unikać, tu muszę teraz tak. No nie, przyjąłem kulkę na twarz. Mamy teraz tylko 1000 życia. Skoro nie ma żadnych apteczek w trakcie gry. Naprawdę te apteczki by się nam do jasnej cholery przydały. Dawajcie, no i zobaczcie, ile te rakietki napięczyły. Prawie, że do jasnej cholery nic. My musimy tych oczu unikać. Oczy to są nasze najgorsze tutaj zarazy, jeżeli chodzi o to, co nam potrafią napierniczyć. I zobaczcie, ile jeszcze dostałem. 600 HP. O Jezu, a ja nie wiem, czy jestem blisko, czy daleko zwycięstwa. No, tragedia. No i jeszcze przyjąłem na kratę 300 damage'a od latającego oka do jasnej cholery. No nie. Nie jestem w stanie tego uniknąć, wszystkiego. Za dużo tego wszystkiego, kurna, lata. Czemu tyle tych ok tutaj jest? O, ok. Na pewno ok, dobrze mówię. Skills. Nie mogę rozdać nic ze skillsów. Muszę iść do sklepu. Ewentualnie crafting. Znaczy nie crafting, upgrade. Upgrade. Dawaj. Zarąbiście. Upgrade. Zarąbiście. Nawet, że ten item... Wait. To było lepsze. To było motherfucking lepsze. Chociaż to było command, to jest pur. Więc dobra, jeżeli spieprzyłem, to spieprzyłem, trudno, ja muszę to jeszcze raz upgrade'ować. Bang. 615 HP nam to daje, no więcej nie możemy z tego wyciągnąć. Mamy może jeszcze jeden kryształ? Już więcej kryształów miałem, czyli mieliśmy równo 3 kryształy. Teraz wydaje mi się, że dam radę. Wydaje mi się, że teraz dam radę, mamy 1500 HP. Napierniczam teraz szybko te, kurna, zapyziałe oczy, żeby nam tutaj zbyt wielkich problemów już nie robiły. Dawajcie, no. Kurna, czemu ta myszka cała wylatuje poza ekran? Ja przez to, że to wylatuje poza ekran, mam te problemy. Gdyby to nie wylatowało poza ekran, tylko zatrzymało się w tym ekranie, to wydaje mi się, że miał takich głupich problemów z unikaniem tych kulek czasami. No ale tak już najwyraźniej musiało do jasnej cholery być. Okej, tutaj potrzebowałem puścić granata, żeby trochę oczu zbić. Bang. Tu niszczymy te. Tak. Treasure zdobyty, świetnie. Mamy jeszcze 1000 HP w tym momencie, zazwyczaj tu mieliśmy już około 500, więc jest o wiele lepiej. Dawaj. Okej, granat pieprznął. To jest, poczekaj, te granaty musimy zniszczyć. Teraz ich. Nie. Jedenasty level broni, świetnie, dzięki, naprawdę mi się to przyda. Żartowałem oczywiście. Skill points zdobyty, więc będziemy mogli rozdać chyba do... nie wiem czego nawet. W sumie nie do czego będziemy mogli rozdać, ale na pewno będziemy mogli do czegoś rozdać. Ponieważ mamy teraz dwa punkciki. Mamy dwa, czyli możemy rozdać do homing missile. Ewentualnie do meteorytów, ale nie, to ja rozdam sobie do homing missile. Więc lecimy z tym i lecimy do bossa. Lecimy do bossa, który mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Let's go. Dawaj, cwaniak. Dasz kurde radę pokonać to, co jest naszym celem w tym akcie, tak? Bo najprawdopodobniej będzie zakończony trzeci akt, jeżeli wygramy z tym bossem. Ja ogólnie już teraz mówię, że nie będę robił drugiego bonusowego odcinka, ponieważ jeden taki bonusowy odcinek mieliście patrzyłem po czasie, on się zrobił zbyt krótki, więc takie robienie bonusowe jest bez sensu. Ja się cofnę poza odcinkiem do poprzednich leveli, żeby nadrobić sobie trochę expa, itemów i tak dalej. Zdobędziemy trochę kryształków, skill pointsów i różnych takich dupereli. I będzie nam przez to o wiele łatwiej wszystko zwyciężać. Może też się uda zdobyć jakieś dodatkowe itemy, jeżeli chodzi o statek, tak? Czy jakieś itemy z większym damage'em, czy coś w tym stylu. Okej, poczekajcie, niech przestaną strzelać do tej cholery. Missile. Okej, tutaj niszczymy. Prawie zginąłem, a teraz mamy bossa. Jestem idiotą, że się na to rzuciłem. Zapomniałem, że przecież nie wystarczy zniszczyć teraz tych oczu, żeby wygrać ten level. Zobaczcie, jaki kurna smok. No co to ma być? Ja mam teraz z czymś takim wygrać. On tu ma jeszcze Rafaello do pomocy, teraz tej cholery. Ja mam teraz z tym wygrać. O nie. No to jest ciekawie z tym levelem. Już wiem, o co chodziło wam z tą najdłuższa seria na moim kanale. To nie będzie jednak takie proste, jak mi się wydawało. O nie. Najgorsze jest to, że ty nie masz tego, tych oczu nie ma gdzie uniknąć. Nie mam gdzie uniknąć totalnie, więc nawet nie wiem co, gdzie się ruszyć, gdzie uciec i tak dalej, więc jest z tym problem, ale nie mogę stracić tak dużo HP, przed bossem, bo powiem, widzimy co ten boss napiernicza i nawet nie wiem, jak miałem tego do jasnej cholery uniknąć. Jeszcze muszę oczywiście ratować statek, tak? Bo jeżeli statku nie uratuję, to ten statek zginie po prostu od niego.
I to jest też kolejny problem. A ja mam po prostu za mały damage. Mi się wydaje, że mamy po prostu za mały damage i dlatego nie daję sobie rady w tym momencie. Ja owszem, jestem w stanie teraz coraz więcej tego wytrzymać, no ale zobacz, ile jestem w stanie, muszę ich bić, żeby ich zabić. Ten item, który mamy do ataku, już nie wystarczy, żeby się obronić przed tym wszystkim, no. Ale tutaj muszę napierdzić. No i dostałem i mamy 139 HP, czyli znowu jestem w stanie tylko przyjąć jeden kit na klatę i jest po prostu po mnie. Genialnie, okej, napierdziamy jak najszybciej. Jak najszybciej napierdziamy, zobaczcie, jakiego HP wolno leci. No to jego HP leci za wolno. Nie mam opcji, żebym był w stanie to pokonać aktualnie. No nie jestem w stanie tego wygrać. Nie jestem w stanie tego wygrać po prostu. Jak mam to wygrać? Co to jest? Friends, pozwól mi, przyjaciele. Nie będę grał z przyjaciółmi do tej cholery, bo to jest bez sensu. No nie wierzę. Ostatnia próba. Ostatnia próba, jeżeli nie, to niestety w tym odcinku go nie pokonamy. Pokonamy go po prostu w następnym, jak wzmocnię naszą artylerię przez robienie poprzednich leveli, żeby nam po prostu żeby nie tracić czasu na to, ile tutaj nam to będzie wszystko zajmowało. Dawajcie, no niszczmy wszystko, może się uda. Może tutaj, jeżeli nie stracę zbyt dużo HP, chociaż to jest niemożliwe, ponieważ są te zastrane oczy. Tak. Dawajcie, no. Niech napierdzają tam ten statek, niech się rozpierdzą na statku, byle nie na mnie. Byle nie na mnie, bo oni naprawdę walą mało w statek w porównaniu z tym, co walą po prostu we mnie, więc ja się mogę po prostu przebić przez tą ścianę, uciec do tyłu i trzymać się po prostu z dala od wszystkich kuleczek, które oni strzelają. Dawajcie, tutaj puściliśmy missile, więc dobra, okej, te oczy niestety tutaj się niszczą na naszym statku, trudno. I walczymy z bossem, mamy 1000 HP, więc powinno być o wiele łatwiej niż było do tej pory, tak? Dawaj, uciekamy, missile. Napierdzieliśmy wszystko, okej, teraz lecą. Okej. Zobaczcie, ile tu mnie What? Co to ma znaczyć w tym damage? Nie no, to jeżeli tak powiedziałem, to nie ma sensu na razie, nie mamy szans z tym bossem, tak więc to by było to, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mówię, zrobię poza odcinkiem po raz chyba 10, już to mówię, poprzednie levele, żeby bić level i statystyki i wtedy widzimy się jutro w kolejnym odcinku, więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia jutro, siemanko, peace, yo! No.